Właśnie dojechaliśmy do Lynchburga, gdzie jesteśmy dokładnie w Visitor Center of Jack Daniels. Za chwilę będziemy mieli rozszerzony tour po całym centrum Jacka Danielsa. Zwiedzimy również destylarnię. Zobaczymy, jak się produkuje Jacka Danielsa. Będziemy mieli świetny tasting. Zobaczymy, poznamy całą historię marki, całą historię tego alkoholu. Już się nie mogę, szczerze mówiąc, doczekać. Nie spodziewałem się, że w końcu uda mi się tutaj dotrzeć. Jak te wiele lat temu zaczynałem swoją przygodę z gastronomią, myślałem sobie, że fajnie by było kiedyś zobaczyć to miejsce, a teraz jesteśmy tutaj. Super. Jedziemy zwiedzać całą piękną destylarnię. Trochę się już nie mogę doczekać. Moi drodzy, znajdujemy się właśnie przed magazynem Jacka Danielsa. Jak widzicie, zawierają kilka poziomów. Na samym dole pozostają whisky, które są najdelikatniejsze. Oni rozlewają je do butelek Jack Daniels Green Barrel. W środkowych piętrach znajduje się Jack Daniels No. 7, ten, który znamy najbardziej. Mega fajną ciekawostką jest, iż z tych najwyższych pięter bardzo często wybierane są beczki do Jack Daniels Single Barrel. Whisky zawiera dużo więcej koloru, dużo więcej aromatu z beczki. So we now have 89 barrel houses. Drodzy, znajdujemy się teraz w miejscu, w którym podpala się drewno do Jacka Danielsa. Gdzie produkuje się to, co wyróżnia Tennessee Whiskey, czyli w miejscu zwanym Rickyard. Tutaj właśnie wytwarza się węgiel, przez który filtrowany jest każda kropla Jacka Danielsa i co stwarza, że jej charakter jest tak naprawdę bardzo delikatny, bardzo smooth, a cały proces nazywamy charcoal mellowing. A tak wygląda właśnie węgiel, przez który filtrowany jest Jack Daniels. A w tym kontenerze składowany jest właśnie wspomniany wcześniej węgiel. Nie wiem, czy wiecie, ale Jack Daniel uczył się sztuki robienia whisky wcześniej niż tam się wszystkim wydawało, bo w wieku już 7-8 lat tak naprawdę. He knew the Lincoln County whisky style, which the charcoal was a big part of that, that's where that kind of originated from. A oto jedna z głównych składowych Jacka Danielsa, która wpływa na jego wyjątkowość, czyli źródło wody. Jack Daniel znalazł idealne źródło tutaj, w tej jaskini. Niezwykle czysta woda, pozbawiona wszelkiego żelaza, więc jest świetna do produkcji whisky. A to pomnik Jacka Daniela. Widzicie? Niewysoki. A w rzeczywistości był jeszcze niższy, bo mierzył 1,55 m. Kiedy pytają mnie, jak żyć, odpowiadam, trzeba pić whisky. This is Jack's old office. We'll be going inside there shortly. A oto sławny safe, który znajduje się w biurze Jacka Daniela. Jack nie mógł go otworzyć i z frustracji kopnął w niego lewą nogą. Tak niefortunnie, że wdała się gangrena. Po 6 latach z powodu komplikacji Jack stracił swoje życie. To, co widzicie za mną, to właśnie budynek, w którym znajdują się kolumny destylacyjne. Jedna z tych rzeczy, które wyróżnia zdecydowanie amerykańską whisky Jacka Danielsa również od tego, co robią Szkoci. Szkoci destylują swoje w tych ładnych, pięknych łabędzich, alembikach. Amerykanie do produkcji swojej whisky używają kolumn, procesu ciągłego destylacji. Niebywałe jest to, że to, co widzicie za mną, produkuje dziennie około 350 tysięcy litrów pięknego, czystego alkoholu, który potem po procesie starzenia staje się tym, co utrzymujemy w czarnych, kwadratowych butelkach Jacka. Ależ zapachy, ale tam się dzieje. Niestety nie możemy pogadać, jak wygląda produkcja zacieru do Jacka Danielsa, ale musimy nam uwierzyć na słowo, jest perfekt. Wyszliśmy właśnie z pomieszczenia fermentacyjnego. Wcześniej odwiedziliśmy również miejsce destylacji Jacka Danielsa. Zacier, będący już wymieszany z cukrem, do niego dodajemy drożdże, zalewamy go wodą i fermentuje to przez 5 kolejnych dni. Przez to otrzymujemy w tym momencie coś podobnego do piwa, pomocy 7-8%. Po czasie destylacji otrzymujemy 70% czysty alkohol, którego fabryka Jack Daniels potrafi wytworzyć od około 260 litrów w ciągu jednego dnia. Jack Daniels przed maturacją jest dodatkowo filtrowany przez węgiel drzewny z drzewa klonowego. Całość odbywa się przez kilkanaście godzin przez warstwę 10 stóp, czyli około 3 metrów delikatnie zdrobnionego węgla drzewnego. Co ciekawe, Jack Daniels Gentleman Jack dodatkowo po procesie maturacji jest również filtrowany przez jeszcze kolejną metrową warstwę i dopiero wlewany do butelek.
Beczka jest niezwykle istotnym elementem produkcji whisky, to właśnie dzięki niej mamy ten piękny, bursztynowy kolor. Ona wpływa również bardzo mocno na smak. Za chwilkę spróbujemy kilku różnych rodzajów Jacka Danielsa, między innymi opcję Single Barrel. Ciekawostka, pewnie większość z Was wie, że Jack Daniels No. 7 leży około minimum 4 lata, aczkolwiek okazuje się, że tak naprawdę najczęściej leży 5, a nawet 7 lat. Za mną znajduje się pamiątkowa tablica. Jeżeli należycie do Jack Daniel's Single Barrel Society, to wasze imię, nazwisko albo nazwa lokalu zostanie napisana i wklejona właśnie na jednej z tych tablic. Wystarczy kupić całą beczkę Jack Daniel's Single Barrel, a oni rozleją wam je na 280 bądź 300 butelek, w zależności od tego, ile w tej beczce alkoholu się jeszcze znalazło, oraz zrobią grawer dokładnie waszego miejsca bądź waszego nazwiska na każdej z butelek, plus wkleją piękną tablicę właśnie tutaj w Lynchburgu. Próbowaliśmy pięciu różnych rodzajów Jacka Danielsa, których, jak mówiono, jest 13, w tym jednego, którego no niestety jeszcze nie możemy dostać w naszym kraju, czyli Jack Daniels Rye o mega fajnej, żytniej pikanterii. Żytni Jack. Beczki Jacka Danielsa zalewamy o mocy 70%. Beczka została napełniona. Mam tutaj 16 czerwca 2012 roku. Beczki te używane są tylko raz. Stworzone z amerykańskiego dębu. Ręcznie robione. Ze względu na to, iż właśnie na samej górze każdego z tych domów wytwarza się bardzo fajny, swoisty mikroklimat, który nadaje wyjątkowego charakteru w każdej butelce single barrela. Dzisiaj dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek a propos życia Jacka Daniela. Zapytaliśmy to, jak on lubił pić najbardziej swoje whisky. Nie pił jej tylko i wyłącznie czystej, chociaż tak robił najczęściej, ale również mieszał ją w specjalnym koktajlu swojego autorstwa. Jaki to koktajl, dowiecie się już wkrótce na Mastercraft Academy. Drzewa dookoła całej fabryki są czarne. Akurat przez sam proces Angel's Share, czyli parowania alkoholu z beczek oraz z destylacji, w ten sposób osiada ono na drzewach, przez co drzewa rzeczywiście kora pokrywa się czarną skórą. No, powiem Ci, że Jack pity przy grobie Jacka Daniela smakował trochę inaczej, tak z taką nutką nostalgii. Tak blisko to jeszcze nie byliśmy.